Magazyn minął tydzień. Łukasz Chybiński, dzień dobry, witam i zapraszam na podsumowanie tygodnia w telewizji Zielona Góra. Przegląd najważniejszych i najciekawszych wydarzeń. Zaczynamy od wizyty na nowoczesnym stadionie do futbolu amerykańskiego. W meczu inauguracyjnym przy ulicy Botanicznej drużyna Dragons Zielona Góra podejmowała Pantery z Wrocławia. Tak spełnił się amerykański sen zawodników drużyny Dragons Zielona Góra. Smoki marzyły o profesjonalnym boisku do gry w futbol amerykański, ale obiekt, który stanął przy ulicy Botanicznej, przerósł ich najśmielsze oczekiwania. Dalej jeszcze nie możemy w to uwierzyć. Jesteśmy tacy trochę jakby we śnie cały czas. Dla nich to nagroda za trud i dążenie do celu. Budowę boiska zgłosili w budżecie obywatelskim, sami wzięli się za zbieranie podpisów, a ich determinację nagrodził prezydent miasta, dokładając do budżetu kwotę, która pozwoliła zrealizować inwestycje na takim poziomie. Wrażenia są duże, związane przede wszystkim z tym, że gramy na naszym nowym stadionie, na wymarzonym obiekcie, na który tak długo czekaliśmy. I przede wszystkim z tym to się wiąże, a druga sprawa oczywiście klasa drużyny, która do nas przyjechała, drużyna, która w tym roku nie była jeszcze pokonana, zresztą nie jest pokonana już od wielu, wielu meczów, no i mamy wielką ochotę zmienić tą tendencję. Nowy stadion przy ulicy Botanicznej w sąsiedztwie zespołu szkół i placówek kształcenia zawodowego posiada pełnowymiarową płytę do gry w futbol amerykański, a sztuczna nawierzchnia jest dokładnie taka, z jakiej korzystają najlepsze drużyny za oceanem. Boisko jest też profesjonalnie oznaczone, a w jego centralnym punkcie umieszczono logo miasta, tak aby podziękować władzom Zielonej Góry. Stadion spełnia nasze oczekiwania na pewno. No, czujemy się tutaj jak w amerykańskim śnie. Jest wszystko tak, jak to miało wyglądać. Mamy kilka niespodzianek dla naszych mieszkańców. To chociażby napis w polu punktowym Zielona Góra. To piękne logo miasta na środku boiska. Nie wiem, co więcej powiedzieć, tak na dobrą sprawę. Z nowego boiska cieszą się zawodnicy, którzy walczą o najwyższe ligowe pozycje, ale także kibice, którzy regularnie dopingują swoją drużynę. Wygodne, zadaszone trybuny to coś, czego brakowało przy Botanicznej. Nie było, wiadomo, słabiej, bo teraz jest sztuczna nawierzchnia, wcześniej była jakaś naturalna trawa. Teraz jest wszystko już profesjonalne, naprawdę. Nie ma takiego boiska w Polsce jak tutaj. Z kolegą graliśmy, jak był piach i było fatalnie, a teraz jest pięknie. No, dla kibiców też się dużo zmieniło, prawda? No jest fajnie, gdy deszcz pada, można usiąść. Przyjemnie, naprawdę ładnie się patrzy. Aż chce się przyjść i posiedzieć, nie? Super. Inauguracyjny mecz na nowym boisku był dla Smoków prawdziwym wyzwaniem. Do Zielonej Góry przyjechały Pantery z Wrocławia, drużyna niepokonana w tym sezonie. Drużyna, która na co dzień trenuje w bardzo dobrych warunkach. Zawodnicy z Wrocławia nowym stadionem w Zielonej Górze byli oczarowani. Super wrażenia, no, bardzo fajne wrażenia. My mamy taki stadion, ale jesteśmy wielkim klubem, więc to jest takie oczywista sprawa, ale bardzo mnie cieszy to, że mniejsze drużyny mają takie ładne stadiony, które są bardzo reprezentatywne, no i ja mam nadzieję, że jak najwięcej meczów będzie się to odbywać. Niestety, Smoki przegrały, ale zawodnicy szybko otrząsnęli się po porażce i już wzięli się za treningi przed kolejnymi meczami. Nowy stadion do futbolu amerykańskiego przy Botanicznej kosztował blisko 2 800 000 zł. Teraz poznamy smaki województwa lubuskiego. Dziczyzna, sery, miody, nalewki. Produkty regionalne i potrawy tradycyjne oceniali jurorzy konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu. Jak smakuje lubuskie? O tym mogliśmy się przekonać podczas kolejnej, już 17. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów. Komisje konkursowe oceniały produkty oraz potrawy regionalne. Szare kluski z ziemniaków. I do tego modra kapusta. A to jest jakaś potrawa regionalna z waszych stron? Tak, tak, właśnie to jest z naszych stron. Babcie robiły, mamy, no i my teraz powtarzamy to wszystko. Na pierwsze danie barszcz biały z prawdziwkami grzybami, z kaszą jaglaną i na zakwasie pasternych buraków. A w lubuskiem jest w czym smakować. Szynka z sarniny, pieczona na dziko, dymiona ryba, nalewki czy swojskie masło z koziego sera. To tylko niektóre z przykładów. To, co tutaj oceniłem, czyli pikle, to jest taka wspaniała zalewa robiona w konserwacji warzyw różnego rodzaju. No, często mówią gospodynie, zalewa
do tych pikli to moja wielka tajemnica. No to wiemy już coś, jaka ta zalewa jest, żeby te pikle były tak wspaniałe. Konkurs odbył się w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. Jego główny cel to identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych osadzonych głęboko w naszej tradycji, od lat wytwarzanych tymi samymi metodami według tych samych receptur. Dzisiaj będziemy mieć wariację na temat kaczki. Będzie pasztet z kaczki na ciepło podany na musie winogronowym i pies z kaczki wędzona na pire z kalafiora z sałatką ze szpinaku. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek Województw. Jak podkreślają organizatorzy, ważne jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez szybką, przemysłową żywność. Wiedzieliśmy, że Unia Europejska chroni swoje produkty regionalne, ale nie tylko chroni poprzez rejestr produktów regionalnych i tradycyjnych, ale także wspiera producentów, czyli jakby wspiera jakość, a nie ilość, i wiedzieliśmy, że jak wejdziemy do Unii, będzie wspólna polityka rolna i będzie nas też, te fundusze będą nas obejmowały, to wtedy nasi przetwórcy, nasi rolnicy będą mogli otrzymać takie wsparcie. Każdego roku laureaci konkursu zdobywają rynek i prestiż, a ich wyroby dotarły m.in. do sieci ekskluzywnych sklepów z tradycyjną żywnością. Wielki finał 17. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów odbędzie się 24 września w Poznaniu. Weźmie w nim udział kilkunastu lubuskich producentów. Domowe przetwory wracają do łask. Jak przygotować dżemy i konfitury, a nawet jak wyrobić ciasto na pyszny domowy chleb? O tym wszystkim mogliśmy przekonać się w Ochli. W Skansenie odbyła się impreza plenerowa pod tytułem Lato plonami bogate. Na pierwszy rzut oka mielenie ziarna na mąkę wydaje się dziecinnie proste. To pokazowa lekcja w Skansenie w Ochli, ale dawniej w gospodarstwach była to codzienność. Mąka trafiała do piekarza, a ten w ceramicznym lub żeliwnym piecu wypiekał pieczywo. Dzisiejszy chleb jest inny, przyznają piekarze. Chleb zaczęliśmy produkować wczoraj, zrobiliśmy zaczyn. Na dzień dzisiejszy kończymy te wszystkie fazy po kolei, czyli zaczyn, łączymy z mąką pszenną, żytnią i działamy dalej, by chleb powstał. Inne są też warzywa i owoce. Pan Henryk uprawą pomidorów zajął się już w latach 80. Na plantacji ma wiele odmian pomidorów. Wszystkie są naturalne, bez chemicznych oprysków. Jak zaznacza pan Henryk, takich warzyw i owoców nie znajdziemy w marketach. Bezpośrednio od producenta zawsze jest lepsze. Zrywane bezpośrednio. Wczoraj zebrane, dzisiaj jest na rynku. Nie? Także smak, tak powiem, jest trochę inny. Nie? I to jest jeszcze w tradycyjnym, że tak powiem, czy pomidor to mamy w uprawie tradycyjnej, nie na wełnie mineralnej, tylko w ziemi. W Muzeum w Ochli mogliśmy przekonać się, jakimi plonami bogate jest lato, a przede wszystkim jak te plony zagospodarować. Dżemy, konfitury, miody, nalewki, do tego kiszone warzywa i owoce. Jak dawniej robiły to nasze babcie i prababcie, wszystkie sekrety poznaliśmy w Ochli. Ponieważ okazało się, że produkty w sklepach są niby tańsze, ale jak poczytamy etykiety i są tam te różne E i inne takie dodatki, konieczne, zdrowe dla nas, więc nasi rodacy poszli po rozum do głowy i zaczęli przygotowywać swoje właśnie produkty przetworzone. Począwszy od kiszenia, suszenia, no, pieczenia, no, różnych przetworów. Wydarzenie plenerowe pod hasłem Lato plonami bogate ściągnęło do Skansenu tłumy ciekawych tego, jak przygotować przetwory na zimę, ale w Skansenie pojawiły się też osoby głodne wiedzy na temat diety i zdrowego stylu życia, a takich warsztatów nie brakowało. Mówi się często, że dobra rada jest lepsza od złota, więc mamy możliwość usłyszeć, jak ciało i ducha ratować żywieniem, tak? Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, tak? Jak go smakujesz, a się zepsujesz. W bogatym programie imprezy nie zabrakło też pokazów domowego nastawiania win, omłotów, zboża, ubijania masła oraz występów zespołów folklorystycznych. Było też malowanie tkanin, a co najważniejsze, degustacje. Ta impreza jest w szczególny sposób nastawiona na dary lata, czyli idziemy z porami roku. I również to, co daje nam nasze środowisko, nasza tradycja i nasi wytwórcy, jest prezentowane tutaj. Kolejne plenerowe wydarzenie w Muzeum Etnograficznym w Ochli zaplanowano w połowie września. Będą to żniwa kukurydziane u progu jesieni. Harmonogram wszystkich wydarzeń dostępny jest na stronie internetowej muzeumochla.pl.
Marszałek regionu walczy o neurologię. Szpitale psychiatryczne nie zostały objęte tak zwaną siecią szpitali, a to generuje poważne problemy, na przykład w szpitalu wojewódzkim w Ciborzu. Poważnie zagrożony jest oddział neurologii, który może stracić kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadziła wiele zmian niemal we wszystkich szpitalach w kraju. Część z placówek, jak na przykład Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze czy Poliklinika, znalazły się w tak zwanej sieci szpitali, co daje wiele plusów lecznicom i pacjentom. Jednak sieć nie objęła szpitali psychiatrycznych, a to generuje problemy. Jak słyszymy, poważnie zagrożona jest przyszłość oddziału neurologii w Szpitalu Wojewódzkim w Ciborzu. Neurologia została tam świetnie przygotowana, oddział jest wyposażony, mamy tysiące pacjentów, również świetnie przygotowaną, wyszkoloną kadrę, ordynatorem jest konsultant wojewódzki. Problemy szpitala pojawiły się w momencie, gdy Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs na świadczenia medyczne w zakresie neurologii i udarów. Jednostka w Ciborzu leczy bowiem to schorzenie, ale nie posiada osobnego oddziału udarowego. To wykluczyło możliwość ubiegania się o kontrakt w tym zakresie. W tym roku, w lipcu, został ogłoszony konkurs, który nas wykluczył, bo w zakresie pojawiła się leczenie szpitalne neurologia, ale również neurologia z udarami. I to nas wykluczyło i wyklucza, bo my nie leczymy tych udarów leczonych trombolizą. Oddział neurologii w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych w Ciborzu ma 50-letnią historię. Rocznie przyjmuje około 800 pacjentów. Posiada wysokospecjalistyczny sprzęt i wykwalifikowaną kadrę. Likwidacja takiego oddziału spowoduje ograniczenie dostępu do usług pacjentom z regionu. To jest oddział szpitalny, a psychiatria nie jest szpitalem. To już zupełnie nie wiem, co to jest, prawda? Dlatego z kolei neurologia bez psychiatrii, psychiatry bez neurologii właściwie w takim szpitalu nie powinny, w ogóle nie mają szans, żeby istnieć tak na dłużej. Co prawda są szpitale, które już pozbyły się oddziałów neurologicznych, ale to oczywiście jest na ich niekorzyść. Urząd Marszałkowski interweniuje w tej sprawie. Marszałek pisze listy do ministra zdrowia. Będzie też apel wystosowany na konwencie marszałków. Mocno zainwestowaliśmy, będziemy walczyć, żeby jednak ta neurologia mogła funkcjonować. Na konferencję prasową w sprawie ewentualnego zamknięcia oddziału neurologii w Szpitalu Wojewódzkim w Ciborzu zaproszony był dyrektor oddziału Lubuskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak z zaproszenia nie skorzystał. Winobranie zbliża się wielkimi krokami, więc teraz w magazynie Minuty Dzień przypominamy o najciekawszych atrakcjach i gwiazdach, jakie wystąpią na dużej scenie przy Placu Powstańców Wielkopolskich. Tak prezentuje się plakat winobraniowy, który będzie promował święto wina w całym kraju. Billboardy pojawią się w największych polskich miastach, a dodatkowo o winobraniu będą informowały media ogólnopolskie, telewizja TVN oraz radio RMF FM. Tegoroczne święto wina będzie wyjątkowe, a sam program wydarzeń zaplanowanych w dniach od 2 do 10 września liczy ponad 40 stron. Jest wiele nowości, jedna z nich to rozpoczynamy również świętem dzielnicy Nowe Miasto. Drugiego zapraszamy wszystkich do Zawady, tam będzie zabawa, oczywiście będą również koncerty w mieście, wiele, wiele różnych nowości, bo poza zespołami, które występują jak co roku, będą również Miasto Pingwinów w Ogrodzie Botanicznym, warto pojechać zobaczyć coś ciekawego. Będzie również Bachus chodzący na linie nad ratuszem. 2 września już tradycyjnie na dużej scenie na rozpoczęcie winobrania zagrają zielonogórscy filharmonicy. Wstęp na wszystkie koncerty będzie bezpłatny, a na ten szczególny pierwszy koncert warto przyjść w stroju galowym. Lista gwiazd, które wystąpią na winobraniu 2017, jest imponująca i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy tradycyjnie już koncertem Filharmonii Zielonogórskiej w sobotę 2 września, no ale potem, drodzy Państwo, będzie Kaja, będzie Illusion, będzie Red Lips, będzie Grubson, no i nowość taka w czasie winobrania, bo będzie gwiazda zagraniczna, bawić się będziemy z grupą Alphaville i tak pomyślałam sobie, że wszyscy Forever Young będziemy na zawsze i wiecznie młodzi i zawsze na winobraniu. Tegoroczne winobranie to też sporo nowości. Do nich można zaliczyć pokaz teatru ulicznego, iluminację świetlną, która przyjedzie do nas z Kotbus. Chodzi oczywiście o świecące pingwiny. Będzie też spacer na linie między kamienicami na Starówce. Tego nie można przegapić.
tym roku nowości, w tym roku eksperymenty, w tym roku świetne koncerty. Dlatego zapraszam Was wszystkich, przybywajcie na Winobranie. Będzie się działo jak co roku. Będzie dużo więcej winnic, będzie nowy korowód w nowej odsłonie, będzie dużo ciekawych koncertów i jak zwykle mnóstwo ludzi. Zapraszam. Całkowitą nowością będzie winobraniowy korowód, który przemaszeruje Aleją Konstytucji 3 Maja. Zmiana podyktowana jest remontem ulicy Bohaterów Westerplatte. Korowód wystartuje spod hotelu Ruben i ruszy w kierunku Winnych Wzgórz. W dodatku korowód nie tylko, że będzie szedł inaczej i w inną stronę, to jeszcze będzie szedł w inny technicznie sposób, ponieważ tam są, jak Państwo pamiętacie, dwie jezdnie, i obiema jezdniami pójdzie ten korowód równolegle z wysepką w środku, no bo wysepki nie uda nam się zasypać. Szczegółowy program Święta Wina w Zielonej Górze dostępny jest na stronie internetowej Winobrania oraz w Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Czy w Zielonej Górze potrzebna jest uchwała krajobrazowa? Do tego tematu wracają przedstawiciele organizacji pozarządowych i ruchów miejskich. W ich opinii w mieście mamy do czynienia z reklamozą. A jak z nią walczyć? Proszę zerknąć. Miejsce zwołania tej konferencji prasowej nie jest przypadkowe. Z murów aresztu śledczego zniknęły wielkoformatowe reklamy. Zdaniem przedstawicielek organizacji pozarządowych i ruchów miejskich to dobry moment, aby w Zielonej Górze wrócić do tematu uchwały krajobrazowej. Mamy działania rewitalizacyjne. Jest taka trochę pasożytnicza urbanizacja. Ona się też wiąże właśnie taką prywatyzacją tej przestrzeni. No i jest teraz właśnie dobry moment, żeby wrócić do rozmów na temat uchwały krajobrazowej, która została już wywołana jakiś czas temu. Jak zaznacza Aleksandra Mrozek, prezes Stowarzyszenia My Zielonogórzanie, miasto powinno dołączyć do grona tych samorządów, które wprowadziły u siebie uchwałę krajobrazową, która, mówiąc w skrócie, porządkuje sprawę umiejscowienia reklam w przestrzeni miejskiej, a z tym, zdaniem społeczników, mamy poważne problemy. Bardzo się cieszymy, że mamy wzorce, że mamy przykłady dobrych praktyk. Duże miasta wprowadziły już uchwałę krajobrazową. Jest to Warszawa, jest to Kraków, jest to Łódź. Mocno zaawansowane prace są w Gdańsku. Oczywiście w każdym z tych miast przebiegały te procedury, te prace troszeczkę inaczej, ale inicjatywa jest jakby po stronie samorządów i to prezydenci miast powoływali specjalne zespoły. Do wprowadzenia takiej uchwały potrzebna jest oczywiście współpraca społeczników, urzędników i miejskich radnych, a z tym, jak wiadomo, w Zielonej Górze bywa różnie. Ale przedstawicielki organizacji pozarządowych i ruchów miejskich zaznaczają, że służą pomocą i chcą angażować się w proces edukowania zielonogórzan na temat uchwały krajobrazowej. W mieście ruszą konsultacje. Będziemy przeprowadzać ankietę łącznie z Uniwersytetem Zielonogórskim, z Wydziałem Socjologii, ale również będziemy przeprowadzać debaty z ekspertami z całego kraju, również z radnymi innych miast, gdzie te uporządkowanie już przeprowadzili, także już poradzili sobie z tym chaosem. O gustach się nie dyskutuje. Dla jednych to normalna przestrzeń miejska, w której każdy z przedsiębiorców, ten mały i ten duży, może reklamować swój biznes. Drudzy takie zjawisko nazywają reklamozą. Są też mieszkańcy, dla których poważnym problemem są reklamy na telebimach. Po prostu w nocy nie da się wytrzymać, skarżą się zielonogórzanie. W większości tych miast, czy prawie wszystkich miast, usuwane są reklamy migające. Nie może być reklam o zmiennym natężeniu światła. Zaznacza się, że w szczególności ekranów LED-owych i tych, to jest tak zaznaczone, jak się czyta te uchwały i opinie do nich, to jest wyszczególnione. No i oczywiście regulowane są inne reklamy, te nieświecące, nieagresywne, jako to, żeby poprawić wygląd miasta. Jak podkreślają społecznicy, przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej to proces długofalowy, który może potrwać nawet do 5 lat. Pierwsze konsultacje mogłyby ruszyć na przełomie września i października. Wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Alei Wojska Polskiego organizują akcję pomocową dla swoich wychowanków i liczą na Państwa pomoc. 9 września na terenie placówki organizowany jest anielski marsz Nordic Walking. To będzie anielski marsz w szczytnym celu, a chodzi o pomoc podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy stoją przed ważną życiową decyzją. Chcą wykonać krok ku dorosłości, opuścić mury placówki i stanąć na nogi. To trudna decyzja, a pomoc oferowana przez państwo nie wystarczy na wiele. Dlatego wychowawcy placówek organizują marsz Nordic Walking, a dochód z imprezy będzie przeznaczony na wsparcie wychowanków.
wtedy, kiedy oni podejmują decyzję, że to już czas na usamodzielnienie się i wyjście z placówki, potrzebują podstawowych rzeczy, poduszki, kołdry, poszwy, potrzebują talerzyków, kubków i my potrzebujemy w to ich wyposażyć. To, że oni otrzymują pieniądze od państwa, które są zabezpieczone, to wiemy. Natomiast często te pieniądze są uruchamiane dużo później i uważam, że na ten pierwszy start warto mieć coś swojego. Anielski Marsz Ku Dorosłości zaplanowano na 9 września. Trasa marszu liczy 3 km i rozciąga się po malowniczym parku na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Alei Wojska Polskiego. Jest to trasa zaplanowana w taki sposób, aby pokonała ją cała rodzina. Jest łatwa, bardzo malownicza. Ja po prostu namawiam wszystkich Nordic Walkerów, a jest ich bardzo dużo w Zielonej Górze, o wielkim sercu. Myślę, że tym razem nie liczy się trasa, kilometry, tylko dobre serce i inicjatywa, która wpisze się w cykliczność imprezy winobraniowej. Myślę, że to jest pierwszy marsz, a takich odbędzie się po prostu zdecydowanie więcej. Zapisy trwają. Rodzinna opłata startowa kosztuje 30 zł, indywidualnie dorośli zapłacą 20 zł, dzieci od 10 roku życia 10 zł. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na wyprawki dla wychowanków. Natomiast każdy z zawodników może liczyć na dyplom, pamiątkowy medal i coś niezwykłego. To anioły wykonane z piernika. Mamy różne kategorie wiekowe, w związku z tym każda osoba, która w danej kategorii zajmie 3 pierwsze miejsca, otrzyma anioły w danym kolorze, w której będzie brała udział. Każdy otrzyma również medal, dyplom za uczestnictwo. 9 września na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych mile widziani są nie tylko sportowcy. W godzinach od 15 do 17 zaplanowano tam piknik. Będzie sporo muzyki i domowe wypieki, tak aby wychowankowie poczuli, że mają wsparcie zielonogórzan. W ostatnim czasie usamodzielniałam trójkę wychowanków i było to dla nich bardzo trudne przeżycie. Oni przeżyli tutaj w placówce 8 lat. Każdy z nich był tutaj 8 lat. Także takie wyjście dla nich to było bardzo stresujące. Bali się tego. Po prostu oni się tego bali. Nie wiedzieli, co ich czeka w życiu codziennym. Nie wiedzieli, czy znajdą pracę. Nie wiedzieli, gdzie będą mieszkać. Do udziału w Anielskim Marszu Nordic Walking można zgłosić się przez skrzynkę mailową anielskimarsz@o2.pl. W mailu wystarczy podać imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer telefonu. Teraz w magazynie Minuty Dzień wracamy do tematu rewitalizacji miejskich parków. Otwarcie Zielonego Przystanku ruszyło prawdziwą kulę śnieżną. Przed nami kilkanaście inwestycji w tereny zielone, a zaczynamy od Doliny Gęśnika. Dolina Gęśnika czeka na rewitalizację. Wstępne prace już wystartowały, a całość ma być gotowa w kwietniu przyszłego roku. Teren zielony między Sulechowską a Batorego zmieni się całkowicie, a nowa nazwa to Park Odkrywców. Znajdą się tam liczne atrakcje, mini park linowy, leżaki nad strumieniem, zjeżdżalnia, a nawet atrakcje dla czworonogów. Tam są wielkie osiedla, ja kiedyś mieszkałem na tym osiedlu i pamiętam, że bardzo brakowało mi takiego terenu, gdzie mógłbym pójść z wózkiem, pochodzić w parku, przysiąść na ławeczce i będzie właśnie takie miejsce stworzone dla tysięcy osób, które tam mieszkają. Uczestniczyli w warsztatach, pokazywali, czego oczekują, co chcą, aby powstało i to będzie już w przyszłym roku, więc jestem z tego naprawdę dumny, że udało się to zrobić. Dolina Gęśnika to teren przylegający do osiedli, które skupiają kilka tysięcy mieszkańców. W tej części miasta aż prosiło się o uporządkowanie terenów zielonych i zagospodarowanie ich w taki sposób, aby dzieci, młodzież i dorośli mogli tam odpoczywać. To jest bardzo dużo bloków, powstało z jednej i z drugiej strony i taka dolina zielona by się super komponuje, jeżeli ktoś planuje jakoś rozwój miasta, to warto wykorzystać te walory, które mamy. Właśnie na miejsca spacerowe, obiekty sportowe. Na osiedlu Zastalowskim rzeczywiście póki co brakuje miejsca do rekreacji i wypoczynku. W tej części Zielonej Góry mieszkańcy korzystają głównie z infrastruktury sportowej tego boiska. W weekendy jest tam ciasno. Tutaj pracuję dosyć długo, bo już 6-7 lat. No, ten teren był zaniedbany, tak? Mieliśmy problem z bezdomnymi, którzy mieli gdzieś tutaj w okolicy obóz, też gdzieś tutaj nachodzili nasz obiekt, że tak powiem. Na plus, tak, czyli miejsca na spacery, miejsca wypoczynku, park linowy tutaj nad płynącym potokiem, że tak powiem. Dla mnie fajne, no, jak najwięcej miejsc dla ludzi, tym bardziej, że wiem, jak tutaj pracujemy, tak, bardzo duże osiedle, miejsc takich dla wypoczynku, no, w sobotę, niedzielę Orlik pęka w szwach, więc jak najbardziej, jeżeli to zluzuje, też mieszkańcy będą mieli gdzie wypocząć, to jak najbardziej.
Rewitalizacja Doliny Gęśnika, na którą miasto przeznaczy ponad 8 milionów złotych, to jedno z kilkunastu zadań tego typu. Wystarczy wspomnieć o otwartym nie tak dawno zielonym przystanku, a w planach są jeszcze inne, zaniedbane parki, na przykład ten przy Sowińskiego, przy partyzantów w Ochli i Kiełpinie. Jak wylicza prezydent miasta Janusz Kubicki, Zielona Góra stoi przed historyczną szansą na wykonanie inwestycji za kilkaset milionów złotych. Z tej szansy na razie korzystamy idealnie. Po raz pierwszy w budżecie miasta znalazły się nie miliona, dziesiątki milionów złotych, oczywiście środków unijnych na to, abyśmy swoje parki, które kiedyś były piękne, przywrócili do lat świetności, więc Zwinne Wzgórza, więc Park Sowińskiego, Park w Zatoniu, Park w Ochli, Park w Kiełpinie, więc naprawdę będzie się działo, będą to piękne na pewno odnowione miejsca. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to co mówiłem, od kilkudziesięciu lat w tym zakresie nie robiono nic. Rewitalizacja parków i terenów zdegradowanych odbywa się w Zielonej Górze z wykorzystaniem pieniędzy unijnych w ramach tzw. ZIT-ów. Aż 85% kosztów inwestycji pokrywają środki zewnętrzne. Teraz będzie o samorządzie bez polityki, a taką wizję mają członkowie ruchu samorządowego bezpartyjni. Liderzy tego ruchu spotkali się w Zielonej Górze. A czy miastem i regionem można rządzić bez polityki? Posłuchajmy. To silna grupa samorządowców, którzy mają dość polityków i polityki, która ich zdaniem coraz mocniej wkracza w sprawy lokalne. Do Zielonej Góry przyjechali prezydenci Szczecina, Lubina i były prezydent Poznania. Panowie razem z prezydentem miasta Januszem Kubickim są liderami ruchu samorządowego bezpartyjni. Sztuka polega na tym, żeby partie polityczne zrozumiały, że rozwiązywanie tych problemów lokalnych to nie jest domena tych, którzy siedzą tam w Sejmie w Warszawie, którzy tworzą struktury partyjne. Ruch szykuje się do wyborów samorządowych, a jego celem jest odpolitycznienie sejmików wojewódzkich, w których zdaniem bezpartyjnych, zamiast zajmować się sprawami mieszkańców oraz rozbudową miasteczek i wsi, uprawia się politykę, która nikomu nie służy, a przecież szkoła, droga czy miejski basen nie mają barw politycznych. Nikt nie powinien być partyjny, to nie partie powinny decydować o tym, gdzie powstają drogi, gdzie powstają ulice, gdzie powstają szkoły, szpitale. To ludzie powinni o tym decydować, normalni. Zresztą chyba widać to, że wszyscy mamy dość partii tu na dole. Niech się partie w Warszawie sprzeczają, kłócą, niech decydują, a tu pozwolą nam po prostu żyć normalnie. Bezpartyjni do końca września zbierają podpisy pod swoją akcją Stop Partią w Samorządzie. Działacze ruchu chcą zgłosić obywatelski projekt ustawy, według którego partie polityczne nie mogły by startować w wyborach do miast i gmin. Potrzebują 100 tysięcy podpisów. Chcemy właśnie, żeby nie budowano z pieniędzy publicznych obiektów niepotrzebnych, które częstokroć mają tylko wskazać Warszawie, że się jest posłusznym bądź nie w terenie, jej interesom, tylko ma po prostu realizować interesy lokalne właśnie, bo po to są sejmiki. One nie są reprezentacją polityczną do Sejmu, tylko są reprezentacją społeczną, obywatelską danych ziem i regionów. Ogólnopolski ruch Bezpartyjni podpisał porozumienie o współpracy z klubem radnych Bezpartyjni Samorządowcy w lubuskim sejmiku, któremu przewodniczy Łukasz Mejza. To wyraźnie pokazuje, że ruchy i inicjatywy samorządowe potrafią współpracować. To porozumienie jest o tyle istotne, że prawdopodobnie po raz pierwszy w historii te bezpartyjne ruchy, takie jak nasz tutaj w województwie lubuskim, będą mogły mieć swoją ogólnopolską reprezentację. Bo do tej pory było tak, że partie polityczne w tym wyścigu wyborczym na 200 metrów były już 100 metrów z przodu. Teraz te zasady się wyrównają, także staniemy w szranki wyborcze z partiami, można powiedzieć, na podobnych zasadach i ja jestem przekonany, że ten wyborczy pojedynek wygramy. Jak podkreślają samorządowcy, 98% Polaków nie należy do partii politycznych i 2% przedstawicieli partii decyduje o życiu pozostałych obywateli. Trasa aglomeracyjna nabiera kształtu. Prace przy czteropasmówce, która przetnie centrum miasta, idą zgodnie z założeniami, a teraz pracownicy firmy Budimex przygotowują się do wyburzenia starych kamienic przy ulicy Dąbrowskiego. Ulica Aglomeracyjna, czyli pierwszy odcinek trasy aglomeracyjnej, połączy rondo, które mieści się przy Batorego i Ułańskiej, z nowym rondem, które powstanie na Alei Zjednoczenia. To 1,5-kilometrowy odcinek, którego koszt to blisko 22,5 miliona złotych. Konstrukcja dachu mniejszego z budynków, który przeznaczono do wyburzenia w ramach budowy trasy aglomeracyjnej, jest już zdemontowana, a ten obiekt lada moment zostanie zrównany z ziemią.
Podobnie jak stara kamienica z numerem 24, lokatorzy opuścili budynek. Wszystko, co można było zdemontować w środku, zostało usunięte. Tak zwane położenie tego budynku prawdopodobnie nastąpi we wtorek. Te obiekty zostały już przejęte w ramach ZRID-u, a więc wykonawca, czyli firma Budimex, może je już tak naprawdę rozebrać i w kolejnym etapie prowadzić budowę związaną z całym pasem drogowym, a więc czteropasmowa droga, ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca parkingowe. Trasa aglomeracyjna nabiera kształtu. Główny nurt prac przebiega od Zjednoczenia i prowadzony jest w stronę ronda przy ulicy Ułańskiej i Batorego. Póki co ruch na Zjednoczenia, mimo iż z pewnymi ograniczeniami, przebiega płynnie. Na wysokości wieżowców przy ulicy Lisiej widać już zarys trasy. To będzie szeroka czteropasmowa jezdnia ze ścieżkami rowerowymi, nowymi chodnikami i oświetleniem. To będzie spore ożywienie w tej nieco zapomnianej części miasta. Dobry pomysł jest, bo trochę rozwiąże tłok w mieście na pewno, no bo wtedy to jak obwodnica będzie coś takiego, nie? Świetne wyjście i moim zdaniem potrzebne bardzo. Mi się wydaje, że będzie dobrze, bo tu poniszczą te budynki, zburzą te, które takie tutaj brzydkie są. Raz, że wykoszą te drzewa, typu wycinają, które też tutaj zagrażają. I to będzie fajnie wyglądało tu w ogóle, nabierze jakiegoś wyglądu ta ulica. Prace trwają, a mieszkańcy pytają o rozwiązania dotyczące skrzyżowania Dąbrowskiego z nową trasą. Jak zaznacza wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, istnieje kilka wariantów, które cały czas są dyskutowane. Przy nowej trasie na pewno nie zabraknie prawo i lewoskrętów w Dąbrowskiego. Zostanie skrzyżowanie, gdzie będą możliwe prawoskręty. Będziemy tą sytuację później diagnozować i podejmiemy ostateczne decyzje już w trakcie jakby użytkowania. 1,5-kilometrowy odcinek aglomeracyjny kosztuje blisko 22,5 miliona złotych. Budowa ma zakończyć się w sierpniu przyszłego roku. Łatwy dostęp do badań profilaktycznych oraz wysokospecjalistyczny sprzęt w lubuskich szpitalach to priorytety zarządu województwa, a tylko w tym roku z kasy województwa lubuskiego do szpitali popłynęło ponad 30 milionów złotych. 30 600 tysięcy złotych, tyle samorząd województwa przeznaczył w tym roku na ochronę zdrowia. Środki te wykorzystane zostaną na modernizację i doposażenie oddziałów. Jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, celem wsparcia jednostek ochrony zdrowia jest europejski poziom leczenia. W ten sposób zarząd województwa realizuje priorytety, a wśród nich jest poprawa dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, poprawa warunków leczenia oraz pracy lekarzy. Samorząd województwa działa w sposób przewidywalny. Mamy strategię promocji i ochrony zdrowia, duże pieniądze. Inwestujemy przede wszystkim w infrastrukturę, żeby poprawić warunki hospitalizacji, w sprzęt wysokospecjalistyczny, żeby poprawić diagnostykę i zadbać o odpowiednią profilaktykę. Za procedury realizowane w szpitalach płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Największe środki z budżetu województwa, bo aż 12,5 miliona złotych, otrzymał Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze. W ramach tej kwoty samorząd przeznaczył blisko 3 miliony złotych na przebudowę klinicznego oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej. Jednak największą inwestycją, jaka czeka szpital, jest budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w wysokości 56 milionów złotych. 8 milionów złotych zapisano w samorządowej wieloletniej prognozie finansowej. Co ważne, Zielonogórska Lecznica zmieniła nazwę. Jest to Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Dzięki zmianie nową bazę naukową zyskają studenci, a placówka może liczyć na wyższe kontraktowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital Uniwersytecki to będzie naturalna baza dla kierunku lekarskiego. Takie zobowiązania samorząd podjął 3 lata temu, gdy tworzyliśmy kierunek lekarski, który wspieramy też kwotą prawie 3 miliony co roku. W tym roku to jest 2 miliony 600 tysięcy. Szpital Uniwersytecki to jest wyższy poziom referencyjności i mam nadzieję, tak jak było to zapowiadane, my już sobie wyliczyliśmy, że to oznacza rocznie 40 milionów złotych większy kontrakt. Spore środki, bo blisko 12 milionów złotych, powędrowały także do wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Kwota ta wykorzystana zostanie m.in. na rozbudowę oddziału hematologii.
Na koniec flesza zaproszenie na winobranie, konkretnie do skorzystania z wyjątkowych atrakcji, jakimi bez wątpienia są galary i winobusy. Lubuskie winnice można zwiedzać na różne sposoby. My zachęcamy do skorzystania z przejażdżki winobusami czy rejsu galarami po Odrze, bo można poznać tradycje winiarskie i odpocząć. Każdego roku ogromnym zainteresowaniem winobraniowych gości cieszą się rejsy galarami po Odrze i Obrzycy wzdłuż winnicy Stara Winna Góra. To doskonała okazja, aby zjednoczyć się z przyrodą, pozwiedzać na przykład usytuowane na szlaku lubuskie winnice, czy po prostu zrelaksować się i odpocząć. Podczas przejażdżek można obserwować całą nadodrzańską i nadobrzańską przyrodę, m.in. roślinność wodną, gniazdujące tu czaple i bociany oraz bobry, które są architektami tutejszych terenów. Galary są jedną z takich atrakcji, o którą ludzie również bardzo chętnie pytają. Są to takie drewniane łodzie, którymi można popłynąć wzdłuż Odry. W sportu w Cigacisach, więc to jest impreza też biletowana, więc myślę, że Państwo też znajdą dla siebie miejsce na tych galarach. I serdecznie polecam taką właśnie formę wypoczynku podczas winobrania w Zielonej Górze. Winobranie ma wiele odsłon. Dla jednych najważniejsze są koncerty, drudzy stawiają na jarmark, a goście spoza regionu bardzo często chcą dowiedzieć się jak najwięcej na temat naszych tradycji winiarskich oraz, co oczywiste, skosztować regionalnych trunków. Winobraniowa machina ruszyła. Ludzie pytają z całego kraju na temat właśnie programu winobrania. Mogę też dodać taką informację, że na naszym Facebooku Informacja Turystyczna Zielona Góra właśnie największym powodzeniem cieszy się post dotyczący właśnie programu winobraniowego. Wyśmienitą okazją do tego, aby poznać sekrety produkcji wina, jest możliwość zwiedzenia winnicy dzięki tak zwanym winobusom. W Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu cały czas pojawiają się goście, którzy pytają o rozkład jazdy winobusów. Co warte, w sobotę winobraniową najpierwszy wyjazd jest dopiero o godzinie 14. Pan Józef od kilku lat regularnie wybiera się na winnicę, ma też swoje ulubione wina. W tym roku wycieczkę zaplanował w ostatni weekend winobrania. Jak zaznacza, spacer po winnicy oddaje prawdziwy klimat winobrania. Odwiedzałem Miłosz, Zabór, Naleśnej Polanie, czyli cyklicznie dokładam sobie zawsze jakąś winnicę, którą chciałbym poznać na nowo, jakie tam obyczaje panują, jaka jest winorośl, rodzaje win. No i w tym roku też praktycznie biorąc połowę winobrania mnie nie będzie, ale na koniec już zaplanowałem sobie wyjazd na kantinę. W Centrum Informacji Turystycznej dostępny jest pełny rozkład jazdy winobusów. W sumie przewidziano blisko 50 kursów. Pierwszy w sobotę, 2 września. Na otwarcie winobrania zwiedzimy winnicę Julia w Starym Kisielinie. Bilety można również kupić przez internet. W cenie 35 zł można sobie wyjechać na winnicę. Jest to przejazd na winnicę, pobyt na winnicy, degustacja produktów regionalnych, oczywiście z winem, poznanie tradycji winiarskich na winnicy oraz zobaczenie całej tej produkcji wina tutaj na regionie zielonogórskim. Szczegółowy program winobrania dostępny jest także na stronach internetowych Urzędu Miasta Zielonogórskiego Ośrodka Kultury oraz w najnowszym wydaniu Łącznika Zielonogórskiego. Uroczyste rozpoczęcie Dni Zielonej Góry, podczas którego prezydent miasta przekaże klucze Bachusowi, odbędzie się 2 września o godzinie 14 w miasteczku winiarskim przy Ratuszu. To wszystko w magazynie Minął Tydzień. Pięknie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.